Wielki książę litewski Jagiełło w marcu 1386 roku został koronowany w Krakowie na króla Polski. Miesiąc wcześniej przyjął chrzest i przybrał imię Władysław. Wkrótce po tym wydarzeniu rozpoczął chrystianizację ojczystej Litwy. Działania te godziły w interesy zakonu krzyżackiego, który od lat najeżdżał pogańską Litwę pod pretekstem szerzenia wiary katolickiej. Od czasów Władysława Łokietka granica polsko-krzyżacka pozostawała we względnym spokoju, toteż panowie pruscy nadal atakowali tereny litewskie. Jednak zawarcie Unii w Krewie w 1385 roku zbliżyło do siebie koronę i Litwę. Tak więc gdy w 1409 roku na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie, król Władysław opowiedział się po stronie Litwy. Gdy poselstwo polskie przekazało wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego, Ulrichowi von Jungingenowi, że wróg Litwy jest również wrogiem korony, ten 6 sierpnia 1409 roku wypowiedział wojnę Polsce, a 10 dni później siły krzyżackie wkroczyły do ziemi dobrzyńskiej. Prawdopodobnie poselstwo zostało tak poinstruowane przez Jagiełłę, aby sprowokować porywczego wielkiego mistrza do ataku. Przez to zakon jawił się jako agresor w nadchodzącej wojnie. Mimo że król spodziewał się natarcia, nie zdołał powstrzymać sił krzyżackich. Wzorowa organizacja państwa pozwoliła im na szybkie zmobilizowanie znacznych sił i błyskawiczne zajęcie Rypina, Lipna, Dobrzynia, Bobrowników, Złotorii oraz strategicznej twierdzy Bydgoszcz. Odbicie Bydgoszczy było sprawą priorytetową, tak więc gdy zmobilizowano większe siły, 6 października udało się wziąć zamek szturmem. 2 dni później, dzięki mediacji króla Czech, Władysława Luksemburskiego, zawarto rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1410 roku. Równolegle do trwających negocjacji, obie strony zwiększały swe siły oraz prowadziły ożywioną propagandę w swych krajach, jak i za granicą. W Brześciu doszło do spotkania Władysława Jagiełły z Witoldem i tam prawdopodobnie przyjęto koncepcję dalszego prowadzenia walki po wygaśnięciu rozejmu, polegającą na dążeniu do stoczenia walnej bitwy poprzez pozorowany marsz na Malbork. Mobilizacja sił polsko-litewskich wciąż trwała. Jednak o zachodzie słońca, 24 czerwca 1410 roku, wznowiono działania wojenne. Tym razem to sojusznicze siły zaskoczyły krzyżaków, podpalając się wokół Torunia. Akurat wtedy znajdował się tam wielki mistrz zakonu. Widząc łuny pożarów i wiedząc, że tym razem to zakon jest w gorszej pozycji, poprosił króla polskiego, przez posłów węgierskich, o kolejne 10 dni rozejmu. Jagiełło chętnie przystał na tę propozycję, gdyż mógł dokończyć koncentrację swych wojsk. Punkt zborny ustalono w Czerwińsku nad Wisłą. Tam czekały wojska lenników z Małopolski. Ze wschodu zmierzała już armia litewska pod wodzą Witolda. Władysław Jagiełło na czele armii koronnej podążał z Wolborza. Z zachodu nadciągali Wielkopolanie. W Czerwińsku Wisła dochodziła do 500 metrów szerokości, stanowiąc przeszkodę utrudniającą połączenie wszystkich sił. Jednak zawczasu przygotowano most pontonowy, który jak na owe lata był wielkim osiągnięciem techniki wojskowej. W ciągu 3 dni ogromne masy rycerstwa przedostały się na prawy brzeg Wisły. Szybkość, z jaką połączyły się siły sojusznicze, kolejny raz zaskoczyła krzyżaków. Armia ruszyła do granicy Prus przez Zawkrze, które spustoszono. 5 lipca raz jeszcze zawitało w obozie królewskim poselstwo węgierskie, prosząc o przedłużenie rozejmu. Jednak Jagiełło nie po to koncentrował tak liczne siły i zapasy, by teraz zakończyć całe przedsięwzięcie. Posłom przedstawił tak ciężkie warunki, że wielki mistrz zakonu kolejny raz dał się sprowokować i zapowiedział, że będzie dążył do zniszczenia sił polsko-litewskich. 9 lipca wkroczono do Prus. Wkrótce dotarto do Litzbarka, który złupiono i spalono. By przeprawić się przez rzekę Drwęce, ruszono w kierunku Kurzętnika, zamku wraz z miasteczkiem chroniącym most i brud. Zamek obsadzony był jednak przez główne siły krzyżaków, co powodowało, że przedostanie się na drugi brzeg zostałoby okupione sporymi stratami. Wycofano się do Działdowa, który osiągnięto po 42-kilometrowym marszu w lipcowym upale. Po odpoczynku ruszono w kierunku Dąbrówna. Podczas marszu dopadł Jagiełłę poseł Zygmunta Luksemburskiego z listem wypowiadającym wojnę przez Królestwo Węgier. Fakt ten ukryto przed całym wojskiem, ale Jagiełło nie obawiał się o południową granicę państwa. Kolejnym miejscem do przekroczenia Drwęcy obrano Dąbrówno, warowne miasto położone między 2 jeziorami. Po udanym szturmie wojska polsko-litewskie wycięły obrońców, mieszkańców wzięto do niewoli, zagarnięto pokaźne łupy i zapasy oraz podpalono miasto. Ostatni z występków zmusił sprzymierzone siły do ponownej zmiany kierunku marszu i skierowano się w stronę Mielna. Rankiem 15 lipca zatrzymano się na odpoczynek nad jeziorem Łubień. Wkrótce do Jagiełły przybyli gońcy z informacją o zbliżających się siłach krzyżackich. W niedługim czasie obie armie wiedziały już o swojej obecności. Wojska zakonne ustawiły się na drodze wzdłuż Stębarka, wojska Unii wzdłuż Ulnowa. Dzieliła ich około 6-kilometrowa przestrzeń, którą nazwano potem polami Grunwaldu.
Gdy Jagiełło, nie śpiesząc się, szykował swe wojska, do obozu przybyło dwóch posłów. Jeden od Zygmunta Luksemburskiego, drugi od szczecińskiego księcia Kazimierza. Wręczono królowi dwa miecze, które miały zachęcić sprzymierzonych do ataku. Dodatkowo powiedziano, żeby wojska króla przestały kryć się w lesie i ruszyły do ataku. Jagiełło nie dał się sprowokować i przyjął miecze, mówiąc, że własnych ma pod dostatkiem. Gdy obie armie były już gotowe do ataku, przedzielała je już tylko dolina Wielkiego Strumienia. Brak jednoznacznych danych na temat liczebności wojsk. Po stronie krzyżaków, jako kadra dowódcza, znajdowało się 250 braci zakonnych. Siły z ziem pruskich, ochotników z zagranicy i wojsk zaciężnych wynosiły około 15 tysięcy. Krzyżacy posiadali jeszcze artylerię, która jednak okazała się bezużyteczna. Trudno też ustalić udział piechoty w obu armiach. Wielce prawdopodobne, że bitwa pod Grunwaldem była wyłącznie starciem kawaleryjskim, a piechota brała udział w walkach taborowych. Po stronie Unii znajdowały się siły Korony Polskiej i jej lenników wraz z siłami zaciężnymi szacowane na około 20 tysięcy. Dodatkowe 10 tysięcy Litwinów wraz z oddziałem Tatarów znajdowało się pod rozkazami Witolda. Wbrew powszechnej opinii, sojusznicze siły nie odstawały aż tak mocno uzbrojeniem od wojsk krzyżackich. Szyki obu armii były tej samej długości, z tym że szyk Unii był znacznie głębszy. Na prawym skrzydle stanęli Litwini, dowodzeni przez Witolda. Przy nich zaciężne oddziały czesko-morawskie, dalej poszczególne chorągwie polskie. Jagiełło stanął na wzgórzu, na styku obu armii, by dowodzić z daleka. W odróżnieniu od króla polskiego, wielki mistrz zakonu brał czynny udział w bitwie. 15 lipca 1410 roku, około południa, po odśpiewaniu Bogu Rodzicy, oddziały litewskie zasilane chorągwią zaciężnych i kilkoma polskimi ruszyły do ataku. Szarża odepchnęła krzyżaków, jednak ci wkrótce dali zacięty opór i po około godzinnej walce zaczęli zdobywać przewagę na swoim skrzydle. Wkrótce większa część wojsk litewskich zwolna zaczęła się wycofywać, a po chwili przerodziło się to w paniczną ucieczkę. Krzyżacy ruszyli w pościg, zagarniając po drodze jeńców i łupy. Wkrótce obróciło się to na ich niekorzyść, gdyż Witold zdołał powstrzymać większość swych sił, które ponownie włączyły się do ataku. Główna armia tymczasem wydzieliła kilka swych chorągwi, by zatamować wyrwę po zbiegłych Litwinach. Krzyżacy atakowali zawzięcie, sam Ulryk von Jungingen, prowadząc szarże, kilkukrotnie rozrywał szyki polskie. Znacznie lepiej radziły sobie chorągwie na lewym skrzydle, prawdopodobnie Wielkopolanie, którzy zaczęli zdobywać przewagę. Trwająca 3 godziny walka dała się we znaki krzyżakom, których było dwukrotnie mniej. Polacy zaczęli wyraźnie górować nad przeciwnikiem. Wielki mistrz zakonu zebrał i przegrupował część chorągwi. Hufiec Jungingena, zataczając łuk, pędził w stronę prawej flanki wojsk sprzymierzonych. Mogło tutaj dojść do bezpośredniego zagrożenia życia Jagiełły, gdyż niewielki oddział króla podążał z tyłu za wojskiem w celu lepszego dowodzenia. Krzyżacy nie zorientowali się, że znajduje się tam sam Władysław i zignorowali niewielki oddział jazdy. Jedynie czeski rycerz, Dipold von Kekritz, ruszył w kierunku króla. Nie wiedział jednak, kogo atakuje. Jego uwagę zwróciła piękna zbroja i okazały koń monarchy. Podobno Jagiełło stanął w szranki do pojedynku, powalił swego przeciwnika, a towarzyszący mu Zbigniew Oleśnicki dobił czeskiego rycerza. Atak wielkiego mistrza został zauważony przez polskie chorągwie, które w porę zdążyły zmienić front. Gdy krzyżacy starli się z pierwszą linią, zostali oflankowani przez odwody wojsk Unii. Szarża wojsk zakonu zakończyła się całkowitym niepowodzeniem, gdyż w pierwszym ataku zginęli mistrz, marszałek i wszyscy komturowie krzyżaccy. Wracające wojska litewskie zaatakowały wroga od tyłu, kończąc tym sposobem bitwę grunwaldzką. Siły sprzymierzone zaczęły pościg za uciekającymi, a tych było niemało. Szybko i krwawo zdobyto też obóz przeciwnika. Zmęczone wojsko nie miało już sił, by pomóc rannym i konającym, stąd wielu z nich zmarło podczas nocy. Straty wojsk krzyżackich wynosiły prawdopodobnie około 8 tysięcy, czyli połowę ogólnego stanu. Do prawdziwego pogromu doszło wśród braci zakonnych, gdyż spośród 250 poległo ich aż 203. Być może wynikało to z tego, że chciano dać odwet za lata krzyżackich najazdów, a bracia zakonni byli łatwi do zlokalizowania poprzez swoje długie brody i białe płaszcze z krzyżem. Wielu rycerzy dostało się do niewoli. Zdobyto wszystkie chorągwie, a ciało wielkiego mistrza i innych dostojników odesłano do Malborka. Trudnym do uwierzenia są straty po stronie polskiej, gdyż Długosz, ale i inne pewne źródła, mówią o 12 poległych znaczniejszych rycerzy i liczniejszej grupie wojowników skromnego pochodzenia. O wiele większe straty ponieśli Litwini, liczone w kilku tysiącach, jednak dokładna liczba nigdzie nie została podana. 17 lipca po odpoczynku ruszono w stronę Malborka. Tutaj zachodzą kontrowersje co do działania króla Władysława. Przebycie 100-kilometrowego odcinka drogi zajęło siłom Unii aż 9 dni.
W porównaniu, kilka dni wcześniej wojska polsko-litewskie, zagrożone z każdej strony atakiem krzyżackim, potrafiły w lipcowym upale przebyć naraz aż 42 km. W tym czasie komtur inflancki, Henryk von Plauen, zdążył opanować panikę, zebrać zapasy, spalić miasto i umocnić twierdzę Malbork. Rozpoczęto oblężenie, ale prowadzono je bez większego zacięcia. Wkrótce Litwini zawrócili do swego kraju, we wrześniu odstąpili też Polacy. Pomimo zagłady krzyżackiej armii i dowództwa, Zakon już w październiku zdołał zgromadzić 10-tysięczną armię i obległ Tucholę. Jagiełło wysłał do odsieczy 2000 oddział kawalerii, który pod Koronowem rozbił dwa razy liczniejsze siły przeciwnika. Miasta krzyżackie, które bezpośrednio po bitwie pod Grunwaldem chętnie przechodziły na polską stronę, teraz wracały do panów pruskich, którzy krwawo karali nieposłuszeństwo. Wkrótce doszło do pertraktacji między zakonem a koroną. Według Długosza, van Plauen miał powiedzieć do Jagiełły, że ten miał aż 3 szanse, aby zdobyć Malbork, a co za tym idzie, zakończyć istnienie zakonu. Pierwsza, gdy nie pomaszerował bezpośrednio na stolicę po bitwie grunwaldzkiej. Druga, gdy przybył pod Malbork, ale nie zarządził szturmu przez wyłom, który powstał w murze twierdzy. Trzecia, gdy odstąpił od oblężenia, chociaż obrońcy zostali praktycznie bez żywności i poddanie się było kwestią kilkunastu dni. Jagiełło odparł. Nic nie może stać się bez woli Boga, który wszystkim opacznie rządzi. W lutym 1411 roku zawarto pokój toruński. Do Polski wracała jedynie ziemia dobrzyńska, a zawsze do księstwa mazowieckiego. Litwa za to odzyskała Żmudź, ustalono okup za pojmanych jeńców. Toruń, jak i cała ziemia chełmińska, ponownie wracała pod rządy krzyżaków. Największa bitwa polskiego średniowiecza, mimo załamania potęgi zakonu, nie przyniosła współmiernych korzyści politycznych w porównaniu do sukcesu militarnego, jaki osiągnięto na polach Grunwaldu.